Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na spotkaniu pod tytułem Jesteś moją pasją, człowieku, czyli o tajemnicy Eucharystii. To jest spotkanie, które zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Solideo. Ono się odbywa w ramach, myślę, że ważnej dla naszego miasta akcji, czyli misji Warszawy, a dokładnie tygodnia misyjnego w Warszawie. Będziemy się przypatrywać tajemnicy męki Jezusa, tajemnicy mszy, bo te dwie tajemnice są ze sobą bardzo mocno związane i ściśle związane, z różnych stron. A zaczynamy u źródła, czyli zaczynamy od Biblii. Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, biblista, spróbuje nas w ogóle w ten temat męki, śmierci Jezusa wprowadzić i powiedzieć nam, jak to się ma do tajemnicy mszy i jak to się ma do tajemnicy naszego życia. Ja bardzo serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie do udziału w tej konferencji, głęboko teologicznej, bo ma powiązać misterium cierpienia Jezusa Chrystusa i cierpienia każdego człowieka z tajemnicą Eucharystii, i Uniwersytet Medyczny jest doskonałym miejscem, aby przyjrzeć się temu powiązaniu i przenieść je także na nasze życie. Witając Państwa bardzo, bardzo serdecznie, chciałbym w szczególny sposób powitać i wyrazić radość, że mogę być razem z panem profesorem Władysławem Sienkiewiczem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który wystąpi po mnie i wprowadzi nas w inne aspekty cierpienia i przeżywania cierpienia, tak samo ważne jak aspekty religijne i teologiczne, którym zamierzamy się przyjrzeć. Otóż nieprzypadkowo wybrałem jako temat tej naszej refleksji słowa wyjęte z księgi proroka Izajasza. W jego ranach jest nasze uzdrowienie. I myślę, że dobrze będzie, jeżeli na początku naszej refleksji nawiążemy właśnie do Starego Testamentu, do jego przesłania, do jego orędzia i do czasów, które poprzedziły narodziny Jezusa, jego życie, jego mękę, jego śmierć, także jego zmartwychwstanie. Myślę, można byłoby mówić na ten temat z różnych perspektyw, ja chciałbym dotknąć tylko niektórych wybranych i to pobieżnie. Myślę, że wszyscy jesteśmy świadomi, że cierpienie, a zwłaszcza cierpienie niewinnych, cierpienie sprawiedliwych, cierpienie ludzi dobrych, a także ogromne pokłady cierpienia, które w ogóle są w świecie, one zawsze wywoływały swoiste zgorszenie i wywoływały pytanie o Boga. Mianowicie nie tyle pytanie, czy Bóg istnieje, dlatego że to pytanie jest w pewnym sensie łatwiejsze, ile pytanie znacznie trudniejsze z zakresu, który nazwano teodyceą, mianowicie pytanie o to, jak możliwe jest, by pogodzić to, że w świecie istnieje tak wiele cierpienia, a trzeba to pogodzić z istnieniem, wiarą w istnienie dobrego, sprawiedliwego i miłosiernego Boga. Jak ze sobą to pogodzić? Jak Bóg może, powiedzmy, ludzkim językiem tak antropomorficznie patrzeć na całe to zło, którego częścią jest cierpienie, które w świecie się dokonuje? I szukano tego, odpowiedzi na to pytanie, szukano także w ludzie Bożego wybrania, to znaczy szukali Izraelici, którzy, i na tym polega paradoks, chyba bardziej niż wszystkie inne ludy i narody, stawały wobec konieczności usprawiedliwienia Boga. Rozmaite ludy i narody pogańskie dawały sobie z tym radę poprzez mitologię i świat boski odwzorowywał w jakiś sposób świat ludzki. A więc bogowie zwalczali się wzajemnie, prowadzili ze sobą wojny, konflikty, zakładali rodziny, mieli dzieci, rodzili dzieci, używali podstępu. Wystarczy przyjrzeć się rozmaitym wątkom mitologii greckiej, rzymskiej, ale także mitologii starożytnego Orientu, aby zobaczyć, że właściwie mamy tam do czynienia z odwzorowaniem świata ludzkiego. W związku z tym odpowiedzi, których udzielano na cierpienie, także cierpienie sprawiedliwych, niewinnych, one w gruncie rzeczy odwzorowywały to, z czym ci ludzie mieli do czynienia w świecie takim, jak go znamy, którego częścią jesteśmy. Mianowicie traktowano obecność cierpienia jako swoisty kaprys albo jako konieczność, a czasami jako przypadek, i udzielano bardzo różnych odpowiedzi, rzecz jasna mniej czy bardziej przekonujących.
Z Izraelitami było inaczej, dlatego że wierzyli w Boga jedynego, sprawiedliwego, miłosiernego, dobrego, łaskawego. I w związku z tym to pytanie o obecność cierpienia, o sens cierpienia, a pamiętam cały czas, że naszym celem jest Eucharystia, ale od tego chcę właśnie wyjść. To pytanie o sens cierpienia stawało się szczególnie dosadne i szczególnie pilne i szczególnie również trudne. I na kartach Starego Testamentu mamy intuicje, oczekiwania i nadzieje, które pozwalały oczekiwać wyjątkowej interwencji Boga, wyjątkowego wejścia Boga w ludzkie dzieje, zwłaszcza w dzieje biblijnego Izraela, ale także w historię ludzkości. Te nadzieje zostały nazwane mianem mesjańskich, to znaczy wiązały się z oczekiwaniem na przyjście niezwykłego pomazańca pańskiego, niezwykłego Mesjasza i na rozmaite sposoby go sobie wyobrażano. Wyobrażano go sobie przede wszystkim na podobieństwo wielkich ludzi i znaczących funkcji w życiu religijnym i społecznym biblijnego Izraela, a więc wyobrażano go sobie jako króla, wyobrażano go sobie jako proroka, wyobrażano go sobie jako kapłana. I wszystkie te wątki oczekiwań mesjańskich mamy na kartach Starego Testamentu. Ale wśród tych różnych oczekiwań, wśród tych różnych wątków, wśród tych różnych nurtów pojawia się także nurt, który jest absolutnie niezwykły, który jest absolutnie wyjątkowy i na który chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę właśnie teraz. W tym nurcie pozostaje kilka fragmentów Starego Testamentu, bardzo dosadnych, nabrzmiałych treścią i chciałbym teraz niemal w całości zacytować jeden z tych fragmentów, który już w czasach Starego Testamentu budził ogromne zdumienie, natomiast nie może również nie budzić i naszego zdumienia, aczkolwiek od tamtej pory upłynęło dobrze ponad 2500 lat. Może zamiast komentowania tego tekstu, zamiast wprowadzenia w niego, na co i tak nie będzie czasu, zamiast jakiejś szczegółowej egzegezy, czyli szczegółowego objaśniania go, posłuchajmy po prostu tej pieśni. Jest to tak zwana czwarta pieśń o Słudze Pańskim i spróbujmy się w nią wsłuchać z perspektywy Wielkiego Tygodnia, który przeżyliśmy i z perspektywy tego, co wiemy o męce i śmierci Jezusa Chrystusa. Otóż przypominam punkt wyjścia. Są w starożytności, w tej odległej starożytności, różne nurty oczekiwań mesjańskich. Królewski, kapłański, prorocki. One wszystkie kładą nacisk na skuteczność Bożego działania, na Jego wielkość, na moc Bożą. A ta pieśń brzmi tak. Oto się powiedzie mojemu słudze. Wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Zauważmy, że mamy tutaj wprowadzenie, z którym kontrastuje i to bardzo silnie kontrastuje to, co następuje później. Bo to oczekujemy powodzenia, wywyższenia, wyrośnięcia owego sługi pańskiego. I teraz cała pieśń będzie nam tłumaczyć, będzie nam wyjaśniać, na czym polega wielkość zamierzona przez Boga. I to miejmy w naszych głowach i w naszej pamięci, i w naszych sercach. Oto spodziewamy się niezwykłej interwencji Boga. Interwencji Boga, wejścia Boga w dzieje, która nosi wszystkie znamiona wybicia się, wywyższenia i wyrośnięcia. Na czym to wszystko polega? Posłuchajmy. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją. Królowie zamkną przed nim swoje usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano.
i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, co usłyszeliśmy? Komu się ramię Pańskie objawiło? Oto wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby chciano na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa. Wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze uzdrowienie. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce. Każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze, a Pan obarczył go winami nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam pozwolił się gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty. I kto się przejmuje jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących. Za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi, a w śmierci swej na równi z bogaczem. Chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy, a w jego ustach kłamstwo nie postało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo. Dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz. Za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został między przestępców. A on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Przeczytałem starotestamentowo pieśń sługi Pańskiego, która bywa nazywana Ewangelią Starego Testamentu. Tak mówiąc prawdę, gdybyśmy usłyszeli po raz pierwszy tę pieśń, nie znali jej treści i gdyby zapytano nas o to, w jakim wieku, w jakim okresie ona powstała, przyszłoby nam do głowy to, że ta pieśń komentuje po prostu mękę Jezusa Chrystusa i ukazuje znaczenie tej męki. A więc, że została napisana już z perspektywy po Golgocie, po Kalwarii i po zmartwychwstaniu. Ale drodzy Państwo, ta pieśń w czasach Pana Jezusa liczyła już sobie około 500 lat. Pochodzi z VI wieku przed Chrystusem i przez około 500 lat Izraelici odmawiali tę pieśń, odmawiali i w synagogach, i w pobożności prywatnej, i spodziewali się i oczekiwali, że Bóg spełni swoje obietnice i również mieli wzgląd na to, że losem Boga w świecie jest jakaś odmiana, jakiś rodzaj cierpienia, przejście przez cierpienie. Ale tu zauważmy znamienny paradoks.
Oto przez całe wieki Izraelici, tak jak inne narody pogańskie, wołały: ukaż nam, Panie, swoje oblicze. Oblicza swego nie zakrywaj przede mną. Oto wołano o to i proszono Pana Boga, żeby objawił siebie, ukazał siebie, żeby można go było poznać. Bóg odpowiedział na to wołanie w osobie Jezusa Chrystusa, tego, który został poczęty w łonie Maryi i tego, który przyszedł na świat w Betlejem. I wtedy zaczyna się pierwszy protest. Zaczęto protestować, a ten protest znalazł między innymi wyraz w postawie Heroda oraz tych, którzy od samego początku nie dopuszczali do siebie myśli, że Bóg może być tak bardzo ludzki. I przez całe życie Jezusa i w ciągu ziemskiej działalności Jezusa ten protest przybierał rozmaite formy i narastał, aż wreszcie zakończył się, czy osiągnął swój kres w pojmaniu Jezusa, wskazaniu go na śmierć, w jego męce i w jego śmierci, śmierci na krzyżu. I oto właśnie w Jezusie, w losie Jezusa spełniło się to, czego przed chwilą wysłuchaliśmy. Można by powiedzieć, że los Jezusa, droga krzyżowa Jezusa, pojmanie wcześniej, droga krzyżowa, a następnie ukrzyżowanie, to nic innego jak wypełnienie tych słów, które przez co najmniej 500 lat były powtarzane i którym się modlono. I właśnie wtedy, kiedy tak się stało, bardzo wielu członków ludu Bożego wybrania powiedziało: nie, Bóg nie może być aż tak bardzo ludzki. Zgorszeniem było już to, że Bóg stał się człowiekiem. Natomiast nie dopuszczono do siebie myśli, żeby Bóg, który stał się człowiekiem, żeby do tego stopnia obarczył się słabością, przyjął na siebie słabości, żeby można było na niego pluć, żeby można było go cierniem ukoronować, żeby można go było bić pięściami i popychać, żeby można go było poniewierać, obrzucać obelgami. Próbowano, chciałbym tutaj być dobrze zrozumiany, dać szansę Jezusowi jako Synowi Bożemu, wołając: jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża, a uwierzymy Ci. Ta pokusa zejścia z krzyża pojawiała się i wtedy, i pojawia się w każdym właściwie pokoleniu, także pokoleniu chrześcijańskim. Bo nie brakuje takich, którzy chcieliby widzieć Boga silnego, mocnego, potężnego, a nie takiego, żeby jego los zależał od jego oprawców, od jego prześladowców i żeby jego udziałem było cierpienie, prześladowanie, męka i opuszczenie. A więc mamy do czynienia z paradoksem Boga, ale ten paradoks został zapowiedziany, jak o tym powiedzieliśmy tuż przed rozpoczęciem czytania tej pieśni. Mianowicie: oto się powiedzie mojemu słudze, oto wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. To są te kategorie Boże, ta zapowiedź Boża i wyjaśnienie, na czym polega to wywyższenie. A odpowiedź jest jedna. Imieniem Boga jest pokora. Bo pokora jest tutaj twarzą Bożej miłości. I to właśnie w tej pokorze Bóg, który stał się człowiekiem, przechodzi przez ludzki los. Mało tego, Bóg przechodzi przez to, co w ludzkim losie jest najtrudniejsze. A nie ma nic trudniejszego niż przechodzenie przez cierpienie i perspektywa śmierci. I właśnie w tym Bóg jest solidarny razem z nami. Bóg nie, to jest tajemnicą Jego wszechmocy, nie może odmienić tej kondycji istnienia, cierpienia i śmierci. A skoro nie może jej odmienić, to staje się solidarny razem z nami i przechodzi przez to wszystko, co my przeżywamy. Przechodzi w swoim Synu, przechodzi w Jezusie Chrystusie, żeby nikt nie powiedział,
że w cierpieniu i wobec śmierci pozostaje sam. Nikt nie jest samotny. Od czasu, kiedy Bóg podziela ten właśnie najtrudniejszy aspekt ludzkiej kondycji. Dobrze wiadomo, że lekarze leczą, ale Bóg uzdrawia. I myślę, że każdy dobry lekarz, im dłużej żyje, tym ma większą tego świadomość. W przypadku Jezusa mamy do czynienia z tym napięciem, z tą biegunowością, że ani nie został uzdrowiony ze swoich ran, ani też nie uległ pokusie zejścia z krzyża, aby wszyscy, którzy cierpią, mogli ujrzeć w nim, zobaczyć w nim i przeżywać w nim swojego brata. A jednak mamy w losie Jezusa coś, co jest bardzo dziwne. Bo można by powiedzieć, jeśli biblijni Izraelici znali od wieków ten psalm, a mimo to nie rozpoznali, wielu z nich nie rozpoznało, bo część poznała, Piotr, apostołowie i spadkobiercami my jesteśmy. Natomiast część Izraelitów nie rozpoznała tego spełnienia, to ta odmowa powinna być zestawiona z jeszcze jednym epizodem, który dotyczy samego Jezusa. Mianowicie w Ewangelii świętego Mateusza czytamy o okolicznościach śmierci Jezusa na krzyżu takie słowa. A od 6 godziny dnia, 6 godzina dnia to jest nasze południe, dlaczego? Że liczono czas od wschodu słońca. Słońce wschodzi w Ziemi Świętej na wiosnę mniej więcej o 6 godzinie rano. 6 godzina dnia zatem to 6 godzin od 6 rano, czyli południe. Mrok ogarnął całą ziemię aż do 9 godziny dnia. Czyli w porze, kiedy miałoby być najjaśniej, okazało się, że pojawia się mrok. Nie potrafimy tego wyjaśnić, czy było to coś absolutnie nadnaturalnego, czy może to było coś naturalnego. Dosłownie w tym tygodniu w Ziemi Świętej przebywa sporo pielgrzymów, między innymi zaprzyjaźniona grupa, która udała się do Jerozolimy i mówili, że 3 dni temu w Jerozolimie był tak zwany chamsin, czyli bardzo silny wiatr, który przynosi z pustyni taki drobny piasek i ten chamsin sprawił, że od samego południa do popołudnia widać było w Jerozolimie dosłownie na 20-50 metrów. Nic nie było widać. Może mieliśmy do czynienia w porze śmierci Jezusa z jakimś takim zjawiskiem naturalnym, które towarzyszyło temu, co nadnaturalne. Właśnie wiosna to jest pora takiego chamsinu, może było to coś takiego, a może był jakiś rodzaj zaćmienia. Uczeni tego bardzo będą dochodzić. Nas to mniej jakby interesuje. Nas interesuje to, co następuje później. A około 9 godziny dnia, czyli o 3 po południu, czczonej przez nas jako godzina miłosierdzia, Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani, to znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Te słowa Jezusa na krzyżu to są jedyne słowa w gruncie rzeczy zapisane w Ewangelii świętego Mateusza i w Ewangelii świętego Marka, czyli w tak zwanych Ewangeliach synoptycznych. Jeszcze święty Jan dodaje rozmowę Jezusa z matką i z umiłowanym uczniem. A te słowa zostały zapisane, te słowa Eli, Eli, lama sabachthani zostały zapisane w Ewangeliach synoptycznych. Otóż te słowa są wypowiedziane w języku aramejskim. Pan profesor jest tutaj specjalistą od leczenia i miał z pewnością wiele razy
do czynienia z ludźmi, którzy bliscy są przejścia na drugą stronę życia. Otóż z moich doświadczeń, byłem kiedyś kapelanem szpitala, z moich doświadczeń wynika, że kiedy człowiek cierpi, to cierpi w języku swojej matki. Można znać wiele języków, można być człowiekiem bardzo wykształconym, ale cierpienie i umieranie odbywa się w języku ojczystym, czyli w języku matki. Jeżeli Jezus wymawia te słowa po aramejsku, to w moim przekonaniu był to jego ojczysty język. Ten język będzie zresztą językiem filmu Pasja, którego fragmenty mamy oglądać. A miałem szczęście, kiedy Pasja miała wejść na ekrany polskie, miałem szczęście robienia ścieżki dźwiękowej polskiej do tego filmu, czyli tłumaczenia go z języka aramejskiego na język polski. Bardzo to było poruszające przeżycie. Jezus modli się po aramejsku, czyli w języku swojej matki. I gdy słyszymy te słowa, bo to są słowa modlitwy właśnie, a nie tylko zwyczajna skarga, to przychodzi nam na myśl pytanie, które stawiano wielokrotnie. A więc jak to? Bóg opuścił Jezusa w tej krytycznej chwili? A więc Jezus przeżywa swoją mękę i śmierć samotnie. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Znajdujemy tutaj pewne odzwierciedlenie stanu duszy Jezusa. Ale pamiętajmy, że te słowa Jezusa to jest właśnie modlitwa. To jest początek psalmu 22, który za chwilę przeczytam. Albo lepiej, można byłoby powiedzieć, który za chwilę odmówię. Gdy Jezus na krzyżu wymawia słowa Eli, Eli, lama sabachthani, to wymawia pierwsze słowa psalmu, który podobnie jak pieśń o słudze pańskim miał charakter mesjański, czyli zapowiadał życie, los, mękę i śmierć Mesjasza. Posłuchajmy obszernego fragmentu tego psalmu. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego wybawcy słowa mego jęku. Boże mój, wołam w ciągu dnia, a nie odpowiadasz, i nocą, a nie zaznaję pokoju. A przecież Ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela. Tobie zaufali nasi przodkowie, zaufali, a Tyś ich uwolnił. Do Ciebie wołali i zostali wybawieni. Tobie ufali i nie zaznali wstydu. A ja jestem robak, a nie człowiek. Pośmiewisko ludzkie i wzgardzony przez lud. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go wybawi. Niechże go wyrwie, jeśli go miłuje. Ty mnie zaiste wydobyłeś z matczynego łona. Ty mnie uczyniłeś bezpiecznym u piersi mej matki. Tobie mnie poruczono przed narodzeniem. Ty jesteś moim Bogiem od łona mojej matki. Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko, a nie ma wspomożyciela. Otacza mnie mnóstwo cielców. Osaczają mnie byki Baszanu. Rozwierają przeciwko mnie swoje paszcze, jak lew drapieżny i ryczący. Jak woda się rozpływam i rozłączają się wszystkie moje kości. Jak wosk staje się moje serce, we wnętrzu moim topnieje. Moje gardło sucha jak skorupa, język mój przywiera do podniebienia. Kładziesz mnie w prochu śmierci, bo psy mnie opadają. Osacza mnie zgraja złoczyńców, przebili ręce i nogi moje. Policzyć mogę wszystkie moje kości, a oni się wpatrują, sycą mym widokiem. Moje szaty dzielą między siebie i losy rzucają moją suknię. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka. Mocy moja, śpiesz mi na ratunek. Psalm 22, który przeczytaliśmy,
Tak samo jak pieśń o słudze pańskim była w biblijnym Izraelu powtarzana i przekazywana z pokolenia na pokolenie również przez ponad pół tysiąca lat. A czyż nie jest to wierny opis położenia Jezusa Chrystusa, stanu Jezusa Chrystusa? Jeżeli przychodzi nam do głowy, by eksponować poczucie osamotnienia, to pamiętajmy, z pewnością jest tak, że każdy, kto przechodzi przez cierpienie, każdy cierpiący i umierający jest w najgłębszym tego słowa znaczeniu samotny, to znaczy sam musi uporać się z tym, co najtrudniejsze w ludzkim losie. Pewnie słowa pociechy, które mu niesiemy, są jakoś ważne, ale i tak to, co najtrudniejsze, rozgrywa się w jego wnętrzu. W tym znaczeniu Jezus jest samotny, bo oto jako człowiek musi sam przejść przez krzyż, przez śmierć. Ale nie ma w jego słowach rozpaczy, jest w jego słowach nadzieja. Nadzieja oparta na tym, czego już Bóg dokonał w losach ludu Bożego wybrania i w losach i w życiu innych cierpiących, którzy mu szczerze zaufali. Więc bilansując tę część naszej refleksji, gdy Jezus na krzyżu zwraca się do Boga Eli, Eli lama sabachthani, odmawia w ten sposób pierwsze słowa psalmu 22, dając poznać, że właśnie się spełniają. To jest tak, jak umierający chrześcijanin wypowiada już coraz słabszymi wargami, coraz ciszej: zdrowaś Maryjo. I podczas gdy część komentatorów, która nie zna tradycji religijnej, mogłaby się zastanawiać, o jaką Marysię chodzi, to człowiek, który zna tę tradycję i który zna wnętrze umierającego człowieka, wie, że chodzi tutaj o pierwsze słowa modlitwy, którą zanosił przez całe życie. Jezus modli się Eli, Eli lama sabachthani na krzyżu, ponieważ tak modlił się przez całe życie, zapowiadając, przedczuwając i oczekując swojego losu. Jaki ma związek to, co powiedzieliśmy, z Eucharystią? Już teraz bardzo krótko. Otóż, drodzy Państwo, w czasach Starego Testamentu, czyli w życiu religijnym i w pobożności biblijnego Izraela, istniała daleko posunięta niesprawiedliwość. Niesprawiedliwość polegała na tym, że centralnym sposobem czci Boga było składanie ofiar. A były to ofiary składane ze zwierząt. Codziennie zatem składano, najpierw na rozmaitych ołtarzach, a od czasów Salomona, czyli od około roku 950 przed Chrystusem w świątyni jerozolimskiej, codziennie składano ofiary. Ofiary krwawe z dużych zwierząt, takich jak cielce, jak owce, jak kozy, poprzez małe zwierzęta i także składano ofiary z ptactwa. Codziennie przelewało się mnóstwo krwi. Przepraszam, że powiem to dosadnie, ale gdybyśmy chcieli wyobrazić sobie kult Starego Testamentu i świątynię jerozolimską, to trzeba byłoby, zwłaszcza gdybyśmy chcieli ją przedstawić na przykład na filmie, trzeba byłoby ją przedstawić jako jedną wielką ubojnię. To powodowało, że już w starożytności, w czasach Starego Testamentu istniały także protesty, sprzeciwy i wątpliwości, czy tego rodzaju kult ma rację. Ma rację bytu. Wyrażali je przede wszystkim prorocy. Każdy, kto czytał pisma starotestamentowych proroków, to przypomina sobie wołanie, że chcą sprawiedliwości, a nie ofiar, że nie są Bogu miłe, krwawe ofiary. A niesprawiedliwość polegała też na tym, że im bardziej ludzie grzeszyli, im więcej ludzie grzeszyli, tym więcej zwierząt przypłacało to własnym życiem.
Zdarzało się, że składano w ciągu dnia dziesiątki, a nawet setki zwierząt na ofiarę. Józef Flawiusz tłumaczy, napisał, że podczas jednego ze świąt Paschy w Jerozolimie złożono na ofiarę 250 tysięcy baranków. Nawet jeżeli to jest ogromna przesada i nie było ich tyle, było ich 10 razy mniej, a nawet 100 razy mniej, to było ich 2,5 tysiąca. I oto w czasie, kiedy ten kult istnieje, ten kult krwawy, obok świątyni, obok góry Moria była jeszcze inna góra wzgórze, mianowicie Golgota, Kalwaria. I oto na tej Golgocie zostaje zawieszony na krzyżu Jezus Chrystus. I tak jak po ołtarzu kamiennym świątyni jerozolimskiej spływała krew zwierząt, tak z krzyża Chrystusowego spływa Jego krew. A po otwarciu Jego boku włócznią, z Jego boku wypłynęła krew i woda. Święty Jan nie zostawia wątpliwości, że ta krew i woda to jest symbol dwóch sakramentów, które ożywiają Kościół. Mianowicie woda jako symbol chrztu i krew jako symbol Eucharystii. Na krzyżu Jezusa Chrystusa mają swoje źródło dwa podstawowe sakramenty Kościoła. Chrzest i Eucharystia. Jezus przechodzi przez śmierć. Dobiega końca Jego doczesne ziemskie życie. Ale zanim to się stało, Jezus zbiera się z uczniami na ostatniej wieczerzy i ustanawia Eucharystię. Umiłowawszy swoich, napisał święty Jan, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował. Eucharystia jest znakiem największej miłości Jezusa, największej miłości Syna Bożego do człowieka. Każda Eucharystia ma wymiar ofiary. Ale jest to ofiara bezkrwawa. W czasach Starego Testamentu zwierzęta płaciły życiem za grzechy ludzi. W osobie i w dziele zbawczym Jezusa Chrystusa On sam własną krwią położył kres, położył koniec, unieważnił, jeżeli tak można powiedzieć, albo lepiej uczynił niepotrzebnymi krwawe ofiary. I od tej pory nie trzeba już składać krwawych ofiar. Gdy czytamy Dzieje Apostolskie o samych początkach Kościoła, apostołowie nie udają się do świątyni, aby tam składać ofiary. Udają się do świątyni, aby się modlić. I udają się w porze śmierci Jezusa przede wszystkim, to znaczy o godzinie 3 po południu. Ale krwawych ofiar już nie ma. Gdy Paweł wyrusza, żeby ewangelizować starożytny świat, nie ma już krwawych ofiar, nie składa krwawych ofiar nigdzie. Co robi? Sprawuje Eucharystię, tak jak wtedy, gdy udaje się w ostatnią swoją podróż morską do Rzymu. Otóż Eucharystia, mając ten wymiar ofiary Jezusa Chrystusa, stanowi bezkrwawe uobecnienie tego, co stało się na Kalwarii. Kiedy przeżywamy Eucharystię, nie musimy już patrzeć ani na krwawe ofiary Starego Testamentu, ani nie musimy patrzeć na krzyż Jezusa Chrystusa i na Jego śmierć, która byłaby ponawiana w każdym pokoleniu. O tym, jak okrutna to była śmierć, opowiada w moim przekonaniu bardzo wiernie i bardzo dojmująco, przejmująco opowiada film Pasja. To, że zarzucano mu okrucieństwo, że trzeba odwracać oczy, nie można patrzeć, to normalne. Dlatego, że gdybyśmy byli rzeczywiście na drodze krzyżowej Jezusa i obserwowali to, co wydarzyło się przy Jego śmierci, podczas Jego męki, to byśmy musieli odwracać oczy, tak jak robimy to teraz. Ale oglądamy to tylko na filmie. Sakramentalnie Eucharystia to wszystko zastępuje, a zarazem uobecnia. Dlatego na sam koniec już naszej refleksji. Eucharystia jest szczególnym pokarmem i szczególną siłą cierpiących. Eucharystia jest szczególną siłą tych, którzy w swoim losie mogą utożsamić się z losem cierpiącego
Zbawiciela. Eucharystia jest szczególną siłą dla tych, którzy tak jak On mogą mówić: Boże mój, czemuś mnie opuścił, ale te słowa nie oznaczają rozpaczy, lecz nadzieję. Nadzieję wyrażoną w modlitwie psalmu starotestamentowego. Dlatego właściwe przeżywanie Eucharystii to jest nie tylko prawdziwa łaska, ale to jest warunek istnienia Kościoła i trwania Kościoła. Ecclesia de Eucharistia Vivit, rozpoczynał Jan Paweł II swoją encyklikę na temat Eucharystii. Kościół żyje z Eucharystii. Kościół żyje Eucharystią, może po polsku lepiej. Skoro tak, to można by powiedzieć, można by to wyrazić inaczej. Kościół żyje krzyżową ofiarą Jezusa Chrystusa, nieustannie odnawianą i uobecnianą w Eucharystii. Bardzo dziękuję.